Cześć, witajcie, z tej strony Chubianka, to jest kolejny odcinek z South Park, Kijek Prawdy. No i w dzisiejszym odcinku zajmiemy się kolejnym etapem Kanady, czyli jak widzicie w zadaniach, co my tutaj mamy. Co jest nasze... Aha, tutaj, okej. Daj dokumenty Earlowi w Winnipeg, aby zobaczyć, czy da radę je przetłumaczyć. Zobaczmy. Aczkolwiek główny dowódca chyba Kanady, czy coś w tym stylu, nie dał rady po prostu rozwiązać tego problemu. Nie potrafił odczytać tych dokumentów, ale kazał nam się udać tutaj. Zobaczmy. Ah, yes. This writing is definitely Canadian. But why should I help a foreigner when Winnipeg is completely overrun with diabands? Tell you what, kill off all the diabands in the north of town and I'll help you however I can. Niedźwiedzie? Zabij po... O, nie zdążę przeczytać zadania, jeszcze raz, no i teraz ci pomoże. Chcę, żebyś pozbył się paskudnych niedźwiedzi atakujących mieszkańców północnego Winnipeg. Winnipeg to jest ta tutaj miejscowość, więc to jest na północ, to chyba do góry tam, nie? Aha, to jest tutaj. Dobra. Nie, ja tego nie chcę. Ja chcę, wiecie co? Strzał. Mam nadzieję, że pierwszy uderzyłem. Wtedy mam premię taką jakby. O, zgadza się, pierwszy uderzyłem. Dobra. Balon. Cel przeciwnika usunie wszystkie pozytywne efekty. Nie ma żadnych pozytywnych efektów. Tego użyjemy albo szybkości, albo siły. Dobra, niech będzie szybkość. Dobra, no co, szybkość. Daliśmy w szybkość. No, chodzi wygodnie, wiem, dobra. Tego zaatakujemy pierwszego. Tak jakoś... A, widać, że są słabi, tacy... Znaczy, jeszcze niego nie wiem, ze względu na to, że... Chociaż nie. Dokończymy cię tym. Ej, dziwnie, że mi się nie zapisało, że ja naprawiłem swój pojazd. Naprawiłem swój... A nie, działa chyba moja broń. Bo ja zrobiłem, że moja broń po prostu była taka ogniowa, czy jakby to, nie wiem. Niech będzie, ty. Okej, okay, widać, że bardzo fajnie to zadziałało. Atak nieaktywny. No i oczywiście zdolności. No i użyjemy tutaj Profesor Chaos. Niech będzie, co tam, nie? No i teraz się zacznie. Żeby pięknie trafić. A burza, czyżby? Uderzenie chaosu. No i praktycznie powiem wam szczerze, że wszyscy pokonani. Super fajnie, wszyscy pokonani. Oczywiście tak fajnie wyszło, że pokonaliśmy ich bez możliwości przyjęcia jakich... Aha, czyli dwie zdobyliśmy, tak? Na trzy potrzebne. No tak, bo jeden niedźwiedź praktycznie jest... A nie, trzy. Sorki, trzy są, okej. Okay. Więc odmawiam, dobra, no co, idziemy do niego z powrotem, mam nadzieję, że po prostu się teraz rozwiąże to i mówiłem o tym, że udało się fani ich pokonać, bo oni nawet nie dali rady nas zaatakować. By Jove, you've done it! Look at all these diabear pelts! Now I can finally make a diarode! Alright, give me that document! Yes, this is actually written in the language of Eastern Canadian. The Minister of Montreal can translate it. But I'm afraid the prince has imprisoned the minister of Montreal in the caverns of Quebec. I will speak with the prince. Return to him, and he should let you speak with the minister. Boy, oh boy, I will have the most dire robe in all of Canada. Dobra. No to musimy wrócić do księcia Kanady. Więc jeśli nie oglądaliście poprzedniego odcinka, to teraz... O nie, 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 cieszę, on nas zaatakował. It's a good day to die. You, that is. Dobra, zblokowaliśmy im nawet ładnie. Masakra, ale obrażenia, nie? Nie, co miksturka? I tak to zrobimy.
Szybkości, bo ona jednak jest dobra. Nie powiem, bo jest dobra. Chyba ona jest dobra. No i weźmiemy jeszcze raz róg gniewu na ciebie stąd. No nie, no nie gadajcie, że nie dałem rady. Nacisnąłem. Nacisnąłem, no. Noż to szlag trafi, no. Co za, po prostu... Dobra, pokonany. Jest nadzieja. Zdolności jakieś mamy? Mamy, tak. Zbyka? Napaść. Co by tutaj na niego... Zbyka zobaczmy. Łoż, ty stary, piękny cios. No i myślę, że Butter załatwi sprawę, jeśli chodzi o to, te młoteczki ładne obrażenia, mam nadzieję, zadasz! No i tak też się stało, więc widzieliście walkę z wilkami, która jest dosyć fajna, bo książek, do którego się właśnie udajemy, ostrzegał nas o właśnie tych wilkach, że Karanda jest cała pogrążona w przeokropnych i złych wilkach, tak jest. Nie wiem, czy to prawda, czy naprawdę w Kanadzie tak jest, że są te wilki. Możliwe. Jakoś nie znam dobrze Kanady. Wiem, że właśnie takie stroje mają jak ci. O, nie ma księcia. Czyżby? The prince seems agitated lately. Czy to jest ty? A, ty no, sorry. I understand you wish me to release the Minister of Montreal. I'd like to help you, but I think this might be another ploy by the Bishop of Banff to have Montreal allowed back into the kingdom. Some Canadians think our nation should be united again, my lord. Shut up! Who the fuck are you? Listen, it's all because the Bishop of Banff is a liberal. He does these things just to make life difficult for me. I must ask you to perform another noble quest. Go to Banff and kill the bishop. Kill the Bishop of Banff? Shh, you, shh. Kill the Bishop of Banff for me and bring me his balls as proof. Do this and I shall allow you into the catacombs of Quebec. Make haste! No, ty stary. Stawczyłem biskupowi Banff? Okej. Okay. Spoko. Tyle, gdzie to znowu będzie, nie? Pytanie. Och, zadania. Och, Kanada. Och, Kanado. To jest to. Książę Kanaf nie pozwoli ci porozmawiać z premierem, dopóki nie zabijesz biskupa Banff. Udaj się do Banff i zaatakuj biskupa Banff. Banff? Coś mi to mówi. To jakiś pewnie znajdziemy na mapie. Ottawa, Winner, Ban? Tak, tam jest Ban. Po drodze są węże. Bez jaj, muszę walczyć z tym wężem? Dobra, widać, że mogłem przejść. Ale, nie szkodzi, to jest Ban? Have you been to Newfoundland? You won't find better sodomy in all of Canada. Tu będzie biskup, to jest kościół. Tak. Praise Christ! Praise God! Praise God! The prince thinks Canada is a monarchy! But there's other people with the... What's this? Who the fuck hits a bishop? No nieźle, biskupa bijemy. Assassin! 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 Czek. U, mikstura siły, może? Może to pomoże, co? Chociaż szybkości, a niech będzie szybkości. Widać, że ma dużo HP, więc tutaj będzie potrzebna szybkość. Dobra. To może na początek to takie wiecie, osłabienie go. Oż, stary, to będzie boss, jak nie wiem co. Ponowny atak. Ja nie. Teraz użyjemy jakiejś zdolności. Albo róg gniewu, albo trupnięcie, albo zbyka. Chociaż też był kopnięcie w jaja, byłoby dobre przed wytknięciem ich, bo tak. A niech będzie to. A co tam, nie? A ja nie mogę! A spanikowałem, bo przed tym się nie udało. Dobra, niech będzie. Jeny, co ze mnie za człowiek. A profesor Howell, ja go lubię tam. Ja go lubię. No, znów to samo. No, straciłeś dużo HP.
Dobra, zblokowało ładnie. Myślałem, że ohyda będzie, ale jednak nie. Dobra, to mikstura siły. A niech będzie. Atak aktywny. I to hardkorowo mocno. A niech będzie. Love thy neighbor! He knows not what he does. No pięknie. Obrażenia takie w miarę. No ty nic już nie zrobisz, Butters. A niech będzie teraz piękny cios, Butters. No i aż cię przewrócił biskup. No, co? Ej nie, no bez jaj. Mamy jakąś, co może go obrzydzić? No nie. Tu będzie potrzebny magia. Mana. Więc... Many. Mikstura many mała, tylko... No bez... Many mała. Mała tylko... Tu jest many. Okej. Ryk smoka. Wypuszcza pojedynczy magiczny pocisk o niewielkim zasięgu, który ogłusza cel. Potężne zaklęcie, które odwraca uwagę przeciwnika, wystarczy go. Mam to w kierunku przeciwnika, ładunek energii, odzyskuje go i obniża jego siłę ataku i obrony. Niech będzie to. Sometimes my dad goes on road trips just to check out all the rest stops. No. Odporny jest na to. Ja nie sprawdziłem jeszcze, co ze mnie za... Dobra. Niech będzie to. Bonusy usunięte, niby coś tam ma. W sumie. Dobra. No i teraz. Nie no, od początku się z nim bawić, ja nie chcę. To będzie... nawet nie zblokowałem. Co ja robię? Leczymy. Biskup, oj biskup. 1008? No, myślę, że to było lepsze niż te trzy pojedyncze. Mikstura... Nie, to jest... Nie, tu mi pipa potrzebna. Będzie... Siły... No niech będzie siła, co tam, nie? Na naszego... Dekla. Niech będzie. No i teraz? Buu! Dokładnie. No piękny blok, moi drodzy. Może skorzystamy z... Pięknie, spowolnienie. W końcu właśnie mi się przypomniało, że nasz łuk ma te bonusy, nie? No i tutaj ładnie dostaniesz. Nie. Tak nie zrobimy, biskupie. Tobie jest zimno, ale my jesteśmy silni. Jesteśmy ogrzani, ciepli. Dobra, jeszcze raz. Pięknie, 1800. Mam nadzieję, że teraz się nie uzdrowisz. Tyle idzie mi naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. Bang. No i ty, mam nadzieję, że to za 1800. No i jest pięknie, pokonaliśmy jego. Okej, whoa. Please, you don't have to kill me. I'll go away and the prince will never know I'm alive. Please. Take these dire pig testicles and tell the prince they're not. No nie wiem, wiecie. Nie, zacznij. Maybe if we replace his balls with the pig balls, he'll come back to life again. Dobra. Mam nadzieję, że nie muszę tego cenzurować, czy co tam zrobić. Żeby po prostu to się stało takie, no. Żeby YouTube się nie przyczepił.
No to wracamy do tego naszego tutaj Ottawa. Aczkolwiek, moi drodzy, myślę, że w dzisiejszym odcinku byłem na tyle. Ja się z wami póki co żegnam. A jeśli chodzi o perspektywę, co w związku z tym wyniknie, dowiecie się w kolejnym odcinku. Więc ja się z wami żegnam, na razie, cześć!